Nie mam absolutnie pojęcia, kto wymyślił margarynę. To jest najgorsze świństwo na świecie. Sytuacja sprzed około miesiąca. Wchodzę sobie do kuchni, chcę zrobić sobie kanaperkę. Maselniczka, no to wiadomo, że w maselniczce to powinno być masło. Nie zauważyłam pomarańczowego koloru. Pomyślałam, może inna odmiana masła. Okej, spoko. Zrobiłam sobie kanaperkę. Biorę gryza. A tam co? Ohydny smak margaryny. Obsranej, zajszczanej, obrzyganej margaryny. To normalny żre margarynę. Naprawdę, ja mogłabym już nawet mieszkać pod mostem w kartonach, byleby nie żreć tego gówna. Naprawdę. Jeśli jeszcze raz zobaczę w maselniczce margarynę, to ja przysięgam, że ja się wyprowadzam. Tak będzie, nie zmyślam. Nie mam zamiaru tego żreć. Jeśli ktokolwiek z was tutaj, co to ogląda, lubi margarynę, to idźcie na jakąkolwiek dobrą terapię. Cześć, z tej strony Patrycja Montująca i mam dla was żarcik, który was rozbawi. A więc słuchajcie tego, słuchajcie tego. Co osoba z wadą wymowy R ma w lodówce? Maselniczka. Dobre, nie? Ja wiem, bardzo dobre, świetne. Wstawaj, Patrycja, zesrałaś się.